Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w FIFA 14, a konkretnie w pierwszym odcinku z tej gry, jaki pojawia się na kanale. Chciałbym także, aby to było preludium do serii, które pojawią się także u nas już niebawem. Na pewno będę nagrywał kariery, na pewno będę nagrywał także Ultimate Team. Być może pojawi się też coś z sezonu we współpracy. Zatem słuchajcie, jeśli jesteście tym zainteresowani, no to czekajcie na te filmiki. Dzisiaj was troszeczkę pozanudzam w pojedynku. No tak, właśnie pojedynki, na tym się skupiłem na początku swojej przygody właśnie z nową częścią FIFA, a wy już słyszycie Szpakowskiego i Szaranowicza pewnie też zaraz będzie wam dane niestety usłyszeć. Wydaje mi się, że parę nowych komentarzy, jeśli chodzi o to, doszło. Nowe powiedzonka są, ale nie wiem, czy to jest dobra informacja dla was. Dobra. Słuchajcie, gram z gościem, z którym grałem już poprzednio. Niestety przegrałem z nim 2-1. Nie był to najlepszy mecz w moim wykonaniu. Bardzo nieskutecznie. Słuchajcie, gram, widzę, w tej FIFA. Muszę się do tego bardziej przyzwyczaić. No i chcę się zrewanżować za tamtą porażkę. Może teraz coś z tego wyjdzie. Błaszczu, ależ ty przesadziłem ostro. Niestety, niestety. Mogę jeszcze kawałeczek podbyć w sumie. Trudno, trudno. Sytuacja stracona. Będą kolejne. Jest już Bale, ale powiem wam, że dziwi mnie jedna rzecz. Dziwi mnie to, że w Realu cały czas jest Özil. Nie rozumiem tego, czemu Özil jest w obydwu zespołach, czyli w Realu i w Arsenalu. To jest rzecz, która mnie zadziwia. No a Szaranowicz już was tutaj uraczyć chce jakąś ciekawostką. Tak, ja pamiętam ten stadion sprzed lata, w zasadzie tereny wokół stadionu. Tam było 11 boisk treningowych. Było 11 boisk. Sukcesywnie wysprzedawano teren. Kupowały go firmy zabudowujące stadion Santiago Bernabeu. Ja naprawdę nie wiem, skąd te ciekawostki biorą. Wykorzystał Real Madryt, który coraz więcej zadłużał się, kupując wielkie gwiazdy. Dobra, mamy aucik i oczywiście... A nie, myślę, że dla mnie, słuchajcie, ja jestem znany z tego, że lubię sobie pofaulować, a tymczasem to nie była kartka wcale dla mnie. No kurczę, bez takich błędów nie mogę robić. Jak tak będę robił, no to ten rewanż zbytnio nie wyjdzie. Okej. Nie tak to miało wyjść. Ale w sumie cały czas jesteśmy pod jego bramą. Słuchajcie, nie mówiłem chyba nic o tym, ale no rozegrałem już sobie 40 spotkań w tej FIFA. Co nieco więc już widziałem, co nieco już wiem. Jestem w stanie powiedzieć mniej więcej, jak to wygląda. No i wydaje mi się, że troszkę się zmienił jednak ten model rozgrywki w porównaniu do poprzednich części, w porównaniu do dema. Troszeczkę inaczej się tutaj gra. Przynajmniej takie jest wrażenie. Może wielkich tutaj rewolucyjnych zmian nie ma, no ale... Ale taka troszeczkę bardziej ociężała, wolniejsza ta gra się wydaje. Nie wiem, czy to jest tylko takie mylne wrażenie, czy w rzeczywistości tak jest. Czy tutaj EA po prostu sprzedało nowinkę i wszyscy w to uwierzyli. No ale wydaje mi się, że to jest prawdopodobne akurat. Że tutaj minimalnie coś zostało pod tym względem zmienione. Resztę, no to sami widzicie. Za bardzo tutaj nie ma... Ajajaj, nie ma czym się podniecać, jeśli chodzi o jakieś większe zmiany. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Oczywiście mówię cały czas tylko o rozgrywce, bo jeśli chodzi chociażby o transfery, to sporo się pozmieniało, o inne rzeczy też, więc to wam postaram się podczas tej serii też pokazać. Póki co gramy sobie taki luźny meczyk, bardzo nudnawy, bo też bardzo dużo błędów tutaj było i moich, i gościa. No taki to mecz, słuchajcie, jest późna godzina, no, zmęczeni życiem jesteśmy chyba, po prostu. No tak, panie, mi nie strzeli, aż tak słaby to nie jestem. Dobra. Co bym wam to jeszcze mógł powiedzieć? Powiem może o tych seriach, które będą. Ten odcinek, słuchajcie, jest taki nudnawy, żeby nie było. Tak normalnie nie będę gadał. O, Błaszczu, Błaszczu, strzelaj to. Jaj, szkoda, szkoda. Normalnie tak nie będę gadał. Ten komentarz w tych odcinkach będzie raczej żywy, bo nie będzie to komentowanie całego meczu, ale wycinki tylko, jakieś takie, słuchajcie, lepsze sytuacje, ciekawsze. Albo właśnie zabawniejsze może. To znajdziecie w serii. Ojoj. Się zapędził lewy. Gdzieś w jakimś dziwnym miejscu stanął. Tak może jeszcze mógłbym o to powalczyć. No i zobaczymy, jak tam mi pójdzie w tej karierze. W sumie nie wiem jeszcze, czym zagrać. Muszę się zastanowić poważnie, bo no to jednak jest no, parę dziesiąt godzin poświęconych zapewne na karierę. Zobaczymy, ile tam wytrwam w tym klubie.
No i zaczniemy też te ultimety, także te odcinki, kurczę, liczę na to, że jakoś mi wyjdzie z tym sam. O, jest odzyskane, pięknie, o to chodziło, o to chodziło. Dobra, w każdym razie to będzie takie pocięte, poszarpane, będę starał się po prostu pokazać, co tam się zmieniło, jakie bramki padły, jakie straciłem. Pewnie więcej będzie tych drugich, ale zobaczymy, jak to mi wyjdzie, no. Nie mam pojęcia, źle po prostu. Ach, szkoda gadać, muszę się naprawdę przyzwyczaić, bo trochę mi się tutaj pozmieniało. Jestem przyzwyczajony do 12, a w 12 na przykład nie było tak mocnych wybić, jakie tutaj są możliwe. Tutaj już wiele razy mi się zdarzyło tak, że Ujujuj, dobrze. Udało mi się już wiele razy przekopnąć całe boisko z normalnego wykopu bramkarzem, a w nas nawet nie było takiej możliwości, więc no naprawdę tutaj pod tym względem albo się zmieniło, albo to pozostało z 13. Jest brameczka, pięknie, Lewandowski, o to chodzi. Właśnie takie coś powinno się powtarzać. No, to wyszła jedna akcja, z której jestem zadowolony. W każdym razie no nie jestem pewien, czy tego nie było w 13, bo szczerze mówiąc w 13 nie grałem aż tyle, co w 12. Jakoś słuchajcie, zostałem przy tej 12 już. W 13 grałem w demo, też na konsoli bardziej, jeśli już, a nie na komputerze. Zatem, jeśli mówię tej głupoty, że to jest jakaś nowość, no to przepraszam. Dobra. Ajajaj, co za fuksiarz. Dobrze, jest. No jakby to strzelił, to naprawdę bym chyba wyłączył. A słuchajcie, wyłączają niestety, bo to jest granie rankingowa, to jest zwykły sparring. No i ludzie się nie przejmują za bardzo tym, że ktoś chce sobie pograć, tylko wyłączają, przerywają mecze w połowie. Kurczę, nie tak. No i to jest mega wkurzające. Grasz sobie 30 minuta, meczyk świetnie się układa, bardzo fajnie idzie. Nie tak tutaj. I nagle trach, przerwane. No ale w sumie to czego się spodziewać? Na pewno jakby były jakieś punkty, albo nie wiem, byłyby jakieś kary, brak możliwości wejścia przez ileś tam minut do gry sieciowej, no to wtedy by to na pewno inaczej wyglądało, ale takiego czegoś nie ma, no to jest gra nierankingowa, także wszyscy mają na to olew. No niestety, nic nie zrobimy. I ma sytuację, ale ja tutaj wyjaśniam wszystko. Ojej. Też słuchajcie, od razu tak powiem, jeśli ktoś ma ochotę ze mną zagrać, posparować, to gorąco zachęcam. Ja też nie jestem tutaj w najwyższej dyspozycji, co zresztą, no widzicie. Idealny moment na zakończenie połowy. Nie jestem w jakiejś mega dobrej dyspozycji, jeszcze się muszę przyzwyczaić do tej FIFA. Porządnie, poustawiać sobie to jak należy. Póki co jestem tak na świeżo, no mam tam niby 40 meczów jakichś rozegranych, no ale to nie jest jakoś bardzo dużo. Miałem mniej sytuacji? No może. No, w każdym razie, jeśli ktoś by chciał sobie ze mną zagrać, to proszę pisać. Na pewno znajdzie się czas na to. Gra wstrzymana, tam jakieś zmiany robi. Słuchajcie, ja sobie to olewam. Podchodzę do tego meczu for fun. Nie ma co jakichś wielkich zmian robić, marnować czasu. W każdym razie, coś mi się guzdrze ten gościu. 16 sekund. Dobra, mamy drugą połowę. Khedira wchodzi. Okej. Okay. Miejmy nadzieję, że nie przyniesie tych efektów. O czym wam tu jeszcze mogę powiedzieć? No właśnie, to już widzicie. Ja bym nie potrafił nagrywać tak, komentować przez całe spotkanie, bo to jest po prostu, no co, no o czym mam wam mówić? O tym, że Isco ma ładne spodenki? No ciężko. W każdym razie, tak jak mówiłem, te serie tak się będą pojawiały, a nie inaczej. Co o tych sezonowych współpracach, o których mówiłem, to być może też coś tam się uda zrobić. Dobrze, wyjaśnia mój bramkarz, na razie bramkarz mnie ratuje i dzięki temu mamy ciągle to 1-0. Być może z sezonem we współpracy też uda się zorganizować. Sam jestem ciekaw, jak ten tryb wygląda, w sensie, no czy on będzie przyjemny po prostu. Zobaczymy, przetestujemy to z Martinusem, którego być może niektórzy z was skojarzą. Źle, mogę to górą zagrać w sumie, kurczę. Wszyscy tu prawie grają górą, robią te przerzuty prostopadłe. Jakoś tak zapomniałem o tym. No to jest bardzo skuteczne od zawsze tak naprawdę. No ale teraz niestety spalony. Kurczę, myślałem, że te przerzuty tutaj będą
trudne do zrobienia, ale widzę, że tu prawie każdy przerzut dochodzi idealnie do zawodnika. To było, pamiętam, wkurzające w tych starszych FIFA-ch szczególnie. Tutaj jeszcze tak ze swoich czasów pamiętam, że jak sobie grałem przez internet, to były to jeszcze takie czasy, że nie miałem legalnej kopii, wiadomo, więc się trzeba było zgadać na jakimś forum. No to pamiętam, że tam ostro tępiono zagrania właśnie te prostopadłe z uwagi na to, że praktycznie każde kończyło się bramką i to było bardzo niedopracowane, nie dało się tego pokryć w tych starszych FIFA-ch, przynajmniej tam to tak tłumaczono. Tutaj widzę, że też całkiem skuteczne to jest, nawet ma skuteczniejsze niż w 12, tak mi się wydaje. Tam mi takie podania nie wychodziły, dobra. O, Bale jak zwykle udaje, że nic się nie stało. Też Bale, no trzeba przyznać, że to jest zagadka, czy ten człowiek faktycznie za te 91 bodajże, czy 2 miliony zda egzamin w tym Realu, ale teraz jest ważniejsza sprawa, ajajaj, beznadziejna ta wrzutka, ale jeszcze piłę mamy, no mieliśmy. Wyszedł mi pięcioma. No nie wyszła mu ta akcja zbytnio. No, w każdym razie ciekawe, czy ten Bale tam w ogóle się sprawdzi, bo na razie, no, tych meczów za dużo nie ma, też ciężko coś tam rokować i w jedną i w drugą stronę. Ładne wejście, przejęcie piłki. Ejaj. No, doprowadźmy to do końca. Skuteczna obrona i wypycha rywala z piłką na aut. Gareth Bale, Arbeloa. Ale naprawdę, po tych 40 spotkaniach, no, jestem podjarany tą FIFką. Myślę, że pozytywne raczej wrażenia ona powinna na wszystkich wywierać, aczkolwiek te momenty, kiedy wydaje się, ajajaj, przekombinowałem. Te momenty, kiedy ona wydaje się taka ociężała, no mogą wkurzać, bo no trzeba się do tego, myślę, po prostu przyzwyczaić. To też nie powinien być wielki problem. I ajajaj, źle, Gundogan. Ale może jeszcze coś się uda zrobić? Tak jest, niestety. Nieciekawie, szkoda, spalił Lewandowski. No a ciężko by było to inaczej zrobić. W sumie nie tak miała ta akcja wyglądać. No ale dobra, jesteśmy cały czas pod grą, to jest dobre. Chociaż to. No stąd to ciężko strzelić. Diego Lopez widzicie, nie Iker Casillas. Właśnie tak widziałem, że... no to Casillasa coś nie chcą stawiać. Jak grałem z Realem sobie, no to właśnie... Często było tak, że w pierwszej połowie grał ten grał Iker, w drugiej połowie już ten Diego został. Wchodził na boisko. Ojej, ojej. To wybicie było beznadziejne. Nie, naprawdę, muszę tutaj sobie ostro z kimś posparować, bo jest sporo do poprawienia, szczerze wam powiem. Okej, jest akcja. Co tutaj będę zrzędził? Mam sytuację, powinienem coś z nimi robić. Źle, niepotrzebnie. Myślałem, że mi tego nie zblokuje. Inaczej by to mogło wyjść. Ajajajajaj, szkoda, nie doszedł. To już było niepotrzebne. No widzicie, ten mecz jest taki, no, dziwny. Niczego tutaj ciekawego raczej nie ma. No, chociaż w sumie, kurczę, teraz jakieś tam sytuacje były. Przeciwnicy przejęli. Dobra, teraz jakaś akcja powinna wyjść ciekawa. Spaliłem, nie mam pojęcia. Bender nie spalił. Bender, tak jest, brameczka, pięknie. Udało się strzelić drugą bramkę. No grałem w poprzednim meczu też chyba z tym gościem. Grał lepiej, muszę przyznać. Jakieś sytuacje stwarzał tutaj, no w tej drugiej połówce. Jakby przysnął chłopak troszkę. Jakby kto inny grał. Dobra, zrobimy sobie zmiany, skoro on się uparł na to. Czemu nie? Jak widzicie, już wszystko jest tutaj dodane. Możecie sobie zresztą spojrzeć na te overale, jak to się tutaj prezentuje. Lewandowski 86. Grosskreutz na prawej. No tak, gramy z matchday, więc wiadomo. Kontuzję ma Piszczek w tej chwili. Dlatego z konieczności na prawej obronie mamy Grosskreutza. Dobra, szybko zmieńmy. Sahin, Aubameyang za Lewandowskiego. No i tak możemy grać. Nie, ciekaw jestem, czy poprzestaną na tym.
Pewnie do tych zmian nawet nie dojdzie, bo już mamy 84 minutę, a może, może. Ajajaj, szkoda, szkoda, głupio straciłem. Tam mamy prowadzenie 2-0. Można już się powoli odprężać. Ojojoj, ojojoj, tu nic nie było, no właśnie. Panie sędzio. No, a kibice, jak byli Tekturowi, tak są Tekturowi. Ajajajajaj, przeszło to? Jakim cudem? I brameczka, ja już to widzę, brama. Ach, kurczę, zdążył się pozbierać Diego Lopez. Czego innego mogę się tutaj spodziewać? Mogłem to jakoś lepiej nacelować. Moraty sobie wprowadził. A to ci cwaniaczek. Dobra piła, dojdzie do tego Aubameyang. Błaszczykowski jeszcze tutaj coś powinien nam zrobić ciekawego. Bender, nie doszedł, szkoda, źle to zagrałem. Bender sobie przód wymienił, tak jak w sumie i ja. Di Maria był u niego? Chyba nie, na pewno Morata wszedł. Ajajaj, dobra, już takie wybicie. Bez sensu. Już powoli ten mecz się kończy. No dawaj, powiem wam, że miałem dużo naprawdę ciekawych meczów, gdzie przeciwnik starał się jednak stawiać większy opór. Tutaj jedynie przez tą pierwszą połowę troszeczkę się pomęczyłem na początku. No teraz to chyba od dawna, naprawdę od bardzo dawna nie było żadnej sytuacji ciekawej ze strony tego gościa. Dobra, mamy piłę, cały czas mamy piłę. I ostatnia bramka, czy będzie? Dograł w pole karne. Sędzia Jakub Błaszczykowski. Nie wiem, co to był za strzał kompletnie. W każdym razie tak się kończy to spotkanie 2-0. A to był taki odcinek, w którym sobie troszeczkę ponudziłem. Rewanżu nie robimy. W każdym razie, słuchajcie, przypominam, jeśli chcecie sobie coś z tej FIFA obejrzeć, to zachęcam was na do odwiedzenia naszego kanału, bo coś się będzie pojawiać. Nie będzie to takie zanudzanie, jak tutaj będziecie widzieli w sposób, w formie takiej skondensowanej. Wszystko to, co będzie związane z moją rozrywką, to będzie taka seria poboczna, nowa na naszym kanale. Zatem gorąco was zapraszam do oglądania, a także zapraszam was, zachęcam was do pytania się mnie, zapraszania mnie do jakichś spotkań, bo chętnie bym sobie z kimś też zagrał. Także dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z FIFA. Cześć!